50-letnia działalność Ruchu Rodziców Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest, szczególnie w kontekście najnowszej historii Polski i przemian polityczno-społecznych, fenomenem społeczeństwa obywatelskiego. Oddolna inicjatywa ludzi walczących o prawo do godnego życia swoich dzieci, pokonujących poczucie odrzucenia i wykluczenia społecznego, przerodziła się w dynamiczną organizację samopomocową. Pierwsze nieformalne spotkania rodzin dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną odbywały się na przełomie lat 1962 i 63. W tamtym czasie dla osób, w tym zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, nie było żadnych propozycji. Nie pozostawały w zainteresowaniu nauki, w związku z czym ani lekarze, ani pedagodzy, psycholodzy, ani inni specjaliści nie znali metod pracy i ich wspierania. Szkoły specjalne przeznaczone były dla dzieci z lekkim niedorozwojem umysłowym, jak wtedy mówiono. Osobom z większymi problemami oferowano wyłącznie miejsca w zamkniętych zakładach opieki. Była też doktrynalna przyczyna tej izolacji. Władza ludowa nie chciała publicznie potwierdzać istnienia czegoś, co uznawała za patologię i nie widziała dla nich miejsca w tamtym systemie. Z braku jakichkolwiek informacji, działań czy form pomocy osobom z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, jednocześnie w kilku miastach Polski rodziny zaczęły się spotykać, wymieniać informacje, formułować potrzeby. W pierwszej kolejności dotyczące edukacji i zatrudnienia, ale przede wszystkim uznania miejsca w społeczeństwie ich dzieci. Ewie i Romanowi Garlickim z Warszawy, rodzicom dorosłej Joanny z zespołem Downa, udało się przenieść tę dyskusję na forum publiczne. W styczniu 1963 roku znany pisarz Marian Brandys, opierając się na relacjach rodziców, opisał sytuację w tygodniku Świat. Już w lutym, w Życiu Warszawy, Joanna Chorodecka ponaglała władze państwa do niemarnowania oddolnie podjętych działań i zajęcia się problemem. Tak powstał pierwszy w krajach obozu komunistycznego ogólnokrajowy ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Władze nie wyraziły jednak zgody na rejestrację samodzielnej organizacji. Aby móc pomagać swoim dzieciom, rodzice utworzyli komitet i koła pomocy dzieciom specjalnej troski w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1965 roku komitet przyjął swój znak z hasłem „Otwórzmy przed nimi życie”, a także zaczął wydawanie własnego pisma, materiałów informacyjno-dydaktycznych. Po 20 latach intensywnej i wielopłaszczyznowej działalności komitetu termin upośledzenie umysłowe był już powszechnie stosowany, także w pedagogice i psychologii. Zmieniono wtedy nazwę na Komitet i Koła Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Jednak nie wszystkie koła pomocy dzieciom specjalnej troski zaakceptowały tę zmianę, pozostając w strukturach TPD. W 1991 roku, już w nowej rzeczywistości ustrojowej, komitet i koła oddzieliły się od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rejestrując w sądzie samodzielną pozarządową, samopomocową organizację o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prezesem zarządu głównego została pani Krystyna Mrugalska, wcześniej sekretarz, wiceprezes i prezes Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Pani Krystyna Mrugalska była i jest inspiratorem działań stowarzyszenia i autentycznym liderem ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2008 roku otrzymała tytuł prezesa honorowego. Stowarzyszenie obecnie ma 12 tysięcy członków, zrzeszonych w 124 kołach terenowych. We wrześniu 1963 roku, jeszcze przed formalnym powstaniem Warszawskiego Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, zaczęła pracę w stolicy pierwsza w Polsce eksperymentalna placówka edukacyjna Szkoła Życia. Była włączona w państwowy system oświaty, jednak zarówno jej koncepcja, jak i fizyczny wkład w organizację w postaci wszelkich prac remontowo-porządkowych były dziełem rodziców. Później, w ramach zajęć szkolnych, w porządki włączyły się także dzieci. Po 2 latach władze oświatowe uznały eksperyment za udany i szkoły lub klasy życia mogły być tworzone w innych miastach Polski. W roku szkolnym 1966-67 uczyło się w nich już ponad 1200 dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Nowo powstające koła inicjowały włączanie dzieci i dorosłych we wszystkie możliwe obszary działania. Organizowały zespoły wychowawcze i logopedyczne. Kolonie i półkolonie letnie, zabawy choinkowe dla dzieci i bale karnawałowe dla dorosłych.
Warszawie już w maju 1963 roku Krystyna Mrugalska zaczęła prowadzić zespół rytmiki rehabilitacyjnej. Rok później powstał pierwszy dzienny ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy z wielodyscyplinarnym zespołem specjalistów i indywidualną, wielokierunkową terapią. Po porozumieniu ze Związkiem Spółdzielni Inwalidów w 1965 roku osoby dorosłe zaczęły pracować w zakładach pracy chronionej w Łodzi, Warszawie, Częstochowie. W Poznaniu i Warszawie koła zorganizowały pierwsze społeczne zespoły przygotowania do pracy. A kilka lat później komitet opracował i wdrożył koncepcję zespołów pracy nakładczej. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Oświaty w 1965 roku koło w Poznaniu zainicjowało utworzenie pierwszego przedszkola specjalnego. Kolejne w roku 1966 otwarto w Warszawie. Lata 70. przyniosły powstanie najbardziej skutecznej formy pomocy małym dzieciom z nieprawidłowym rozwojem oraz ich rodzinom. Najpierw w ramach rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych, a zwieńczonej uruchomieniem w 1978 roku w Warszawie ośrodka wczesnej interwencji, pracującego w systemie konsultacyjnym. Drugi w Polsce, rok później, utworzyło koło w Szczecinie. Obecnie w oparciu o powstałą wówczas koncepcję, stowarzyszenie prowadzi 33 ośrodki i punkty wczesnej interwencji. Pierwszy w Polsce nowego typu ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy dla dzieci z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które nie znalazły miejsca w państwowych placówkach oświatowych, powstał w Katowicach-Giszowcu w 1986 roku. Następne dwa ośrodki zostały otwarte 3 lata później w Szczecinie i w Zakopanem. W roku 1997, gdy zmienione prawo włączyło wreszcie w powszechny system oświaty wszystkie dzieci, również te z głębokimi problemami rozwojowymi, ośrodki zmieniły nazwę na rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze i rozpoczęły pracę jako niepubliczne placówki oświatowe. Aktualnie w 70 miejscowościach w Polsce koła stowarzyszenia oferują w nich profesjonalną naukę, rehabilitację i opiekę ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży. Na początku lat 90. stowarzyszenie zaczęło tworzyć warsztaty terapii zajęciowej, placówki rehabilitacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które w orzeczeniach sporządzonych do celów rentowych otrzymywały zapis żadna praca. Obecnie w stowarzyszeniu działają 82 warsztaty, a umiejętności społeczne i zawodowe rozwija w nich 3400 uczestników. Od 2004 roku w kołach stowarzyszenia tworzone są środowiskowe domy samopomocy. Osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i schorzeniami otrzymują w nich odpowiednie zindywidualizowane wsparcie we wszystkich obszarach funkcjonowania i opiekę. Działa ich już 38 i mają blisko 1200 uczestników. Działania w celu zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone są w stowarzyszeniu dwutorowo. Koła organizują zakłady aktywności zawodowej, podmioty ekonomii społecznej, w której prowadzona jest jednocześnie działalność gospodarcza i rehabilitacyjna. Równolegle od 2006 roku w stowarzyszeniu powstają Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Centra Dzwoni, gdzie wdrażana jest w praktyce koncepcja zatrudnienia wspomaganego, czyli praca w zakładach otwartego rynku pracy przy ciągłym wsparciu trenera pracy i innych specjalistów w razie potrzeby. Zarządzane przez rodziców koła stowarzyszenia organizują i powołują takie placówki, jakie niezbędne są ich dzieciom, uwzględniając wiek i możliwości. Potrzeby są określone. Rehabilitacja i terapia, edukacja i zatrudnienie, mieszkanie i opieka, organizacja czasu wolnego i realizacji zainteresowań oraz życia osobistego. To, co koło faktycznie prowadzi, zależy jednak także od ofert lokalnych społeczności i możliwości finansowych. Zarządy kół i pracownicy z inwencją zdobywają środki na odpowiednie wspieranie 25 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku i dla ich rodzin, świadczoną w ponad 400 placówkach i formach wsparcia.
Od początku działalności ruchu rodzice szukali pomocy nauki. Neurolog i genetyk profesor Ignacy Wald, wówczas docent, był dobrym duchem Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, a od 1964 roku jego wiceprzewodniczącym. Z inicjatywy profesora powstał Polski Zespół do Badań Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym, od 1997 nad Niepełnosprawnością Intelektualną. W 1970 roku Komitet jako ogólnopolska reprezentacja został członkiem Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie Inclusion International, co daje możliwość poznania doświadczeń innych państw, ale przede wszystkim pozwala na skuteczniejsze działania na rzecz przestrzegania praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest wydawcą wielu publikacji, książek i filmów edukacyjnych i promujących nowatorskie działania, kierowanych do rodziców i profesjonalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 1998 roku wydaje kwartalnik Społeczeństwo dla Wszystkich, w którym coraz więcej miejsca zajmują teksty łatwe do czytania i zrozumienia, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nich też wydawane są w tym formacie odrębne publikacje, broszury, książki, ulotki, akty prawne. Publikacje w tekście łatwym służą rozwijaniu ruchu self-adwokatów, rzeczników własnych praw, czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących publicznie w imieniu swoim i tych, którzy tego potrzebują. Samodzielni. Jestem dorosła, a nie dziecko. Wszystko sama robię, podejmuję decyzję. Przy kołach stowarzyszenia powstało już 11 regionalnych organizacji self-adwokatów i powstają nadal. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym inicjuje i włącza się aktywnie w prace legislacyjne dotyczące życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym obszarze. Prowadzi w miarę posiadania środków kampanie społeczne. Szkoli, informuje, nagradza. Wszystkie metody i formy działalności stowarzyszenia od 50 lat prowadzą konsekwentnie do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne. Włączenia uwzględniającego wszechstronne wsparcie, odpowiednie do potrzeb konkretnej osoby. Stowarzyszenie poprzez swoich członków i przyjaciół zmieniło i zmienia codzienność wielu osób, przekonując, że godność i prawa człowieka przysługują każdemu.